dzisiejszym odcinku pojechałem do McDonalda w prawdziwym życiu, aby zdobyć Grimace Shake'a. I oczywiście udało mi się to, a następnie go wypiłem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak zareagowałem na tego Shake'a, to oglądajcie do końca. Luczek, Luczek, chodźmy do McDonalda. Do McDonalda? A, to co, Pimpek, jesteś głodny? I to bardzo, proszę cię, chodźmy coś zamówmy. Okej, możemy pojechać do McDonalda. Ale Pimpek, wiesz, że w McDonaldzie jest podobno nowa rzecz? I to jest Grimace Shake. Dobra, wsiadaj w auto i jedziemy. Dawaj szybko, bo mega zgłodniałem. Jedziemy sobie tędy i uwaga, tutaj mamy sobie oczywiście drogę i o, tutaj oczywiście bezdomny stoi. Co wy robicie, hultaje, jedźcie wolniej. Dobra, to było dziwne. Nowa reklamka McDonalda, czy ty to widzisz? Zjedz burgerka. Ale mam ochotę na takiego dużego burgera. Ja tak samo, tylko Pimpek, co to jest za maskotka taka tutaj? To jest jakaś fioletowa rzecz. Nie wiem, to pewnie jakaś nowość. Musimy tam szybko być. No w sumie to nie wydaje się takie straszne. Ta maskotka wygląda świetnie. Jedziemy do McDonalda, juhu! Stop, 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 zatrzymaj się, Pimpek. Czy ty to widzisz? Tutaj są jakieś przeszkody. Widzę, tutaj cała droga jest zamurowana. O co tutaj chodzi? To wygląda, jakby ktoś specjalnie to postawił, żebyśmy nie poszli do McDonalda. Tak, to wygląda jak jakieś zabezpieczenie. A zobacz tutaj na górze, tu jest reklama tego McDonalda. Nowość, Grimace Shake. Widzisz to, Pimpek? Jest nowy shake w McDonaldzie, jupi! Na pewno go zamówię. Tylko co to jest za shake? Grimace Shake. Ha, to ta maskotka, ja chcę ją mieć. Dobra, zostawmy autko tam na boku i chodźmy do środka. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, co? Patrz, Pimpek, ten McDonald nie wygląda za dobrze. Cały jest zamurowany, jakby tutaj coś się działo. O co tu chodzi? Czemu on jest taki straszny? To jest najstraszniejszy McDonald, w jakim byłem. To jest bardzo straszne, ale chyba on działa. Chodźmy powoli do środka i zobacz, co tutaj jest? Ej, tu pracownik leży. Czemu on nie żyje? Czy on żyje, czy nie? Panie pracowniku, obudź się. Dobra, to jest dziwne, ten pracownik leży i śpi. Dobra, wejdźmy do środka naszego McDonalda, uwaga. I zobacz, kolejny pracownik leży i trzyma Shake'a. Dlaczego on trzyma Shake'a? To jest chyba ten nowy Shake, widzisz to? Grimace Birthday Celebrate Shake McDonalda. Dobra, w sumie to może być złego w takim Shake'u. Zamówmy go. Co chcesz zamówić? Burger, frytki i napój? Czy może Grimace Shake, nowość. Ja chcę Shake'a w tej chwili, proszę. No w sumie ja też bym spróbował tego Shake'a. Chyba nie da się tego klikać. Dobra, chodźmy do kasy, zamówmy może tego Shake'a, bo on powinien być chyba normalny. Dzień dobry, panie pracowniku. Dzień dobry, czego chcecie? My tylko chcemy z kolegą zamówić Grimace Shake'a dla nas dwóch. Ale jesteście tego pewni? Nie radziłbym wam go zamawiać. Ale co? Czekaj, Pimpek, my mam... Co? Jesteśmy w McDonaldzie i nie możemy zamówić sobie ulubionego nowego Shake'a do spróbowania? No nie. No to ma być! Ja to chcę mieć za wszelką cenę! Proszę pana, proszę nam sprzedać dwa Grimace Shake'i, te nowe, takie fioletowe. No dobra, ale na waszą odpowiedzialność, idźcie usiąść do stolików. Pimpek, udało się! Chodź, usiądziemy sobie, jaki stolik wybieramy. Dobra, tutaj oczywiście teraz sobie poczekamy na jedzonko w maku. Zamówienie gotowe! Pimpek, gotowe zamówienie! Skoczysz po nie? No jasne, już pędzę! Dzień dobry, pracowniku! Tak, to dla was, tylko uważajcie, jak to pijecie, może lepiej tego nie pijcie. Dlaczego ten pracownik nam powiedział, że mamy nie pić tego Shake'a? Nie wiem, to jest dziwne. Luczek, Luczek, mam nasze Shake'i! Zobacz, jak one wyglądają! Wow, mamy Shake'i! Grimace Shake, to jest ten nowy shake z McDonalda. Ej, oddaj mi mój. Dobra, to teraz co? Pijemy go? Bo ostrzegali nas wszyscy. Ale nie wiem, czy mamy się ich słuchać, czy nie. Co ty mówisz? Co może się nam stać po takim napoju? Dobra, to ja piję pierwszy tego Grimace Shake'a. Co jest? Ej, co się stało, widzowie, z Pimpkiem? Czemu on leży? Pimpek, o nie, co się z tobą stało? O nie, widzowie, naprawdę, Pimpek już nie żyje chyba. Nie wiem, co z nim się stało. Ło, halo? Siemanko! Kim ty jesteś? Czemu ty jesteś tą postacią tej reklamy, taką pluszową? Może napijemy się razem Grimace Shake'a, co? nie, wiesz co, chyba nie chcę pić. A co się stało z moim przyjacielem Pimpkiem? On? Nie przejmuj się nim!
Ale ty, wypij teraz to, nie. Będzie ci lepiej. To są szejki, nie, wiesz co? Ja chyba zwracam te szejki, pracowniku, zwracam je. Ja chyba na razie ucieknę stąd. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że nie smakuje ci mój szejk? Nie no, smakuje mi Grimis szejku. Smakuje, co nie, pracowniku? Mówiłem, żebyście nie pili tego szejka. Dobra, wiem, ale sorry, Grimis, nie, trzymaj to, proszę. Nie zbliżaj się, nie, ja nie chcę nic, jestem w McDonaldzie, super, fajnie. Wiem, że ty jesteś maskotką McDonalda, byłeś, ale ja chcę niestety, ale iść stąd, wiesz? Nie chcę z tą rozmawiać. Poczekaj tutaj, porwałem twojego kolegę, to porwaj ciebie! Nie, nie! Nic ci nie dam, Grimis Shake'u, nie dogonisz mnie i zostaw mojego przyjaciela! Broń! Chodź tu, kolego, napij się ze mną szejka! Nie będę żadnego szejka brał! A masz, Grimis Shake'u, wracaj do tego McDonalda, nie chcę twojego tutaj szejka! Chodź tu! Tanio skóry nie sprzedam, oddamy mi pipka, nie! Dobra, będę musiał wrócić po pipka, no nie, ten Grimis Shake nie jest dobry, wracaj! O nie, Dobra, wsiadam w auto. O nie, uciekaj! Dobra, ten Grimis Shake tam został. O nie. Ale co ja teraz zrobię z moim przyjacielem Pipkiem? Ej, ty chłopaku, wjechałeś mi w mój śmietnik. Halo? Panie bezdomny, dzień dobry. Co dzień dobry? Wyjeżdżaj mi co autem. Dobra, sorry. Przepraszam bardzo pana, bo wie pan co, ja tutaj tak trochę zestresowany jestem. Bo kolegę mi zawinął Grimis Shake, wie pan? To jest ta taka nowa maskotka z McDonald's. Tak, wiem, mi też porwali kolegę. Co? Naprawdę? Panu też porwał Grimis Shake kolegę? Był pan na szejku w McDonaldzie? Niestety, ale wiem, jak go odzyskać. Jak odzyskać kolegę? Ja chcę odzyskać Grimis Shake'a, kolegę. Musisz iść do tego Grimis Shake'a po prawo i uratować mojego kolegę, a ja powiem, jak masz uratować twojego. To panie bezdomny, idę zobaczyć, co tutaj podobno jest. Widzę, tu jest wielki Grimis Shake i podobno w tym wielkim Grimis Shake'u jest kolega tego pana bezdomnego, ale potem pan bezdomny powie nam, jak uratować Pimpka. Więc dobra, wskakujmy tutaj na górę od razu tego Grimis Shake'a. I uwaga, widzowie, patrzcie, musimy wejść do chyba buzi tego wielkiego Grimis Shake'a. Uwaga i... O! Jestem! Ale co ja mam tutaj zrobić? Tu jest jakieś malutkie przejście, ja się nie zmieszczę, jestem za duży, zobaczcie! Co się stało? Patrzcie, zmniejszyłem się, widzowie! Ej, to działa, tutaj trzeba iść tak między tymi, jak to się mówi. Skrzynka. A, nic nie ma w niej. Trzeba iść między takimi tunelami tutaj, jak widzicie. I uwaga, tutaj mamy lawę. O nie, trzeba uważać, żeby nie wlecieć oczywiście w tą dziurę. Jesteśmy tacy mali, ale w taką dziurę wlecimy. I uwaga, burger. To jest chyba burger z McDonalda. O nie, omijamy go, nawet nie chcę tych fryteczek. One wyglądają super, ale nie chcę ich. I tutaj, o nie, taka trupia czacha. Dobra, widzowie, nie mogę się na to patrzeć. Po prostu to jest zbyt mocne. Ale muszę iść, żeby uratować mojego przyjaciela. Wow, i uwaga, wyszedłem, pięknie. I teraz mam tutaj kilof i uwaga, mam ścianę. Czy ja muszę teraz coś tutaj zrobić, jeszcze te beczki? Pomyślmy. Może wykopię te beczki? Nie. Te beczki nic nie dają. To może wykopmy tutaj tego kobla? Tylko... Patrzcie, widzowie, nie da rady kopać tego kobla w ogóle. Spróbujmy może na przykład wejść w ten stone. I tak, czy wy to widzicie, widzowie? Patrzcie, wszedłem w ten stone. Normalnie to jest stone chyba taki niewidzialny, przenikający, czy wy to widzicie? Patrzcie to, widzowie, widzicie to pięknie. I przeszliśmy dalej. Wow. I uwaga, zbuduj schody na górę. Widzę tam portal. Musimy zbudować schody, żeby dostać się tam do portalu. Dobra, co mamy w skrzynce? Wow, to jest super broń, widzowie, którym możemy przenosić oczywiście różne bloki. Aha, rozumiem. I w taki oto sposób muszę zbudować schodki na górę. Spróbujmy, widzowie. O nie! Źle to dałem, czekajcie, dajmy to może sobie tutaj. Okej, okay. Ja takie schodki zbuduję? Chyba tak. Musimy tutaj, widzowie, dużo pobudować, więc proszę bardzo, tutaj zbuduję sobie. O, kolejne tutaj wejście. Pięknie. No i dobra, widzowie, świetnie. Patrzcie, zbudowałem normalnie schody. I tutaj mamy portal. I uwaga, co my tutaj mamy? Wow! Kolejne pomieszczenie. Pomocy! Patrzcie, widzowie, tam jest bezdomny. Dobra, musimy go uratować. Tylko czekajcie, jak my mamy to zrobić? Miejsce na dźwignię. Aha, my mamy znaleźć dźwignię, żeby otworzyć tą klatkę. Proszę, pomóż mi, nie mam już siły tutaj być. Dobrze, jasne, już idę oczywiście tutaj po tego. Znaleźć dźwignię, ona musi być w tych skrzynkach. Dobra, okej, okay, uwaga. To nie może być ciężkie, widzowie. Dobra, szybko otwieramy każdą skrzynkę, okej. Okay. I mamy to, widzowie, mamy dźwignię, pięknie. Już idę do pana, proszę pana, skoczę tutaj. O, pięknie, dobra, uwaga, odpalam to i... Dobra, chodź za mną, bezdomny, uratowałem cię, chodź za mną, idziesz czy nie? No tak,
Tak, idę, już sunę. Dobra, tędy musisz przejść za mną i wracamy się do twojego kolegi bezdomnego. Panie bezdomny, przywiozłem pana kolegę. O, ja nie mogę, dziękuję ci bardzo, teraz będziemy znowu szczęśliwi. Ale ty, jeżeli chcesz zdobyć swojego kolegę... To co, bo chcę wiedzieć. Musisz kupić Grimace Shake'a w prawdziwym życiu w McDonaldzie. O nie, widzowie, żeby uratować Pimpka, muszę jechać do McDonalda w prawdziwym życiu. Muszę to zrobić. Tak więc, jak widzicie, widzowie, mam już moje zamówienie z McDonalda i zamówiłem Shake'a. Czy to jest zwykły Shake, czy może jednak Grimace Shake? Ponieważ, jak wiecie, teraz jest bardzo dużo plotek, że Grimace Shake jest dawany w McDonaldzie. Tak więc mam nadzieję, że to nie jest prawda, a my, widzowie... O kurde, czy wy to widzicie? Mamy mojego Shake'a. Spróbujmy go tutaj wziąć i... Czekajcie, musicie to zobaczyć. Czekaj. Nie. Czy wy to widzicie? Ten Shake jest cały fioletowy. Jak to wygląda? Dlaczego to jest fioletowe? Przecież ja tego nie zamawiałem, widzowie. Co to jest? Czekaj, tutaj chyba... Nie, czekaj, ja się boję tego dotknąć, ale może w sumie... Tu jest znaczek McDonald's. O fuj, to jest jakieś... Fioletowe! To jest naprawdę Grimace Shake, widzowie! Nie, czekaj. Powinienem dać rurkę do środka i się tego napić, ale zanim to zrobię, zanim skończę jak te wszystkie osoby, które widzieliście na filmikach, że one to piją i staje się z nimi coś dziwnego, to może zobaczmy, co jest w środku tego. Dobra, widzowie, wiecie, co zrobimy? O nie, ja to złapałem! Otwórzmy tutaj środek i czekajcie, zanim się tego napiję, to muszę zobaczyć, co jest w środku! Co to jest? Nie, ja tego nie będę chyba pił. To jest całe jakieś niebieskie. Co to jest, widzowie? Fuj, naprawdę to jest shake z McDonalda. To naprawdę widać, patrzcie. To jest jak shake z McDonalda. Patrzcie, jak leci, widzowie, widzicie to? Ale widzowie, specjalnie dlatego mam łyżkę, którą sprawdzę, co jest w środku tego shake'a, zanim się tego napiję. Dobra, to jest wszystko niebieskie. Czekaj, ej, tutaj ja coś widzę. Co to jest, widzowie? To jest jakaś kulka. Ale poczekajcie, czy to jest, widzowie, oko? To jest jakieś oko, widzowie, czekajcie, zobaczcie to! To jest prawdziwe oko! Nie, widzowie, to nie może być prawda! Czekaj, Grimace Shake, czekaj, muszę to zobaczyć! Kolejne oko, o nie, to jest kolejne oko, widzowie! Czy wy to widzicie? Czekaj, tego jest więcej! Kolejne oko, trzecie! Nie, dobra, tu jest kolejne, czwarte! Widzowie, chcieli mnie otruć w McDonaldzie, naprawdę! Zobaczcie, tu są normalne oczy! Jak to jest możliwe? Nie, dobra, ale czekajcie, zobaczmy, czy coś jest więcej w tym shake'u, bo tu... Nie, to nie może być prawda! Widzowie, czy wy to widzicie? Tu są normalne pineski! Jak to jest? Nie, czekajcie, nie, to nie może być prawda, widzowie, są pineski! Ja to łapię, tu jest pełno pinesek i jakieś oczy! Nie, dlaczego McDonald's chciał mi wcisnąć Grimace Shake'a? Dobra, widzowie, ostateczna próba Grimace Shake'a. Nie, chcieli mnie otruć, ale wydaje mi się, że to... Mnie nie otruje, nie może. Widzowie, napijmy się tego Grimace Shake'a.